Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu, a ten podcast będzie jednym z tych, które lubicie najbardziej, bo dzisiaj przedstawię dla Ciebie dokładnie 17 faktów wyjątkowych, tajemniczych, magicznych, niezwykłych, zaskakujących, momentami śmiesznych z mojego życia. Dokładnie dzisiaj, w czwartek, spotkaliśmy się przed chwileczką na 186 ceremonii i mówiliśmy o tej pasji, namiętności, miłości, którą należy wkładać we wszystko, co robimy. I tak pomyślałam, że jest to idealny moment, aby przygotować właśnie ten drugi podcast z tej serii, ponieważ ten ostatni, ten ostatni zaowocował. Setkami listów. E, niesamowicie zainspirował Was do różnych rzeczy. E, I tak by można było pomyśleć, no jakże taki zwykły podcast, jakieś tam fakty e, z życia Marii Bukardi. Jak może to być takie fascynujące, takie niesamowite i wywołać taką burzę i takie poruszenie. E, I nawet sam YouTube e, chyba. Spodobał się ten podcast tym osobom, które kontrolują ilość wyświetleń, bo jak zazwyczaj moje filmy zawsze mają przyblokowane te wyświetlenia, tak, czasami na 80, czasami na 100, czasami na 300. To tutaj w tym podcaście od razu, już w pierwszych godzinach, było 2900. Także dzisiaj drugi podcast z tej serii, który będzie, myślę, że równie inspirujący i zaskakujący, i będzie takim Podsumowaniem Całego tygodnia, ponieważ zawsze w czwartek, gdy spotykamy się na naszych ceremoniach o godzinie 20.20 20 Czasu Polskiego, no i później mniej więcej tak przez godzinę, to jest to dla mnie takie magiczne zamknięcie danego tygodnia. I od jutra zaczyna się dla mnie ten nowy tydzień. Naturalnie ktoś mógł powiedzieć: Jak to w piątek zaczyna się nowy tydzień? Tak dla mnie w moim rytmie mojego życia tak to wygląda. Ponieważ zawsze, gdy zamykamy, Cały tydzień to jest to ukoronowanie, nasza ceremonia, do której przygotowuje się w ciągu tygodnia, gdzie wszystko również technicznie musi być zapięte na ostatni guzik, i później, gdy jest ta ceremonia, to jest takie wow! Kolejny tydzień, kolejne przesłania trafiły w wasze dłonie. Na koniec czytam jeszcze wasze komentarze, na nie odpowiadam. I od jutra zaczyna się ten nowy czas, bo już od jutra znowu zbieram wszystkie przesłania na kolejną ceremonię, czyli na 187, w kolejny czwartek. I siły wyższe już od jutra mnie pokierują, co jest ważne, jakie, jakie impulsy się pojawią. Także dla mnie dzisiaj ten nasz podcast, to 17 zabawnych, tajemniczych, wyjątkowych faktów z mojego życia, będzie takim Podsumowaniem naszego tygodnia, a ten tydzień był taki troszeczkę bardziej luźniutki, ale właśnie dlatego, że taki był jego temat, bo ten 186 Klucz do Szczęścia dotyczył przecież tej pasji, namiętności, radości, lekkości, robienia czegoś z pasją, robienia czegoś z namiętnością. I tak jako ukoronowanie ten. To dzisiejsze nasze słuchowisko. Zaczynajmy więc. Pierwszy fakt z mojego życia bazuje troszeczkę na tym y, ostatnim słuchowisku. 11 faktów z życia Marii Bukardi, a mianowicie najwięcej komentarzy dotyczyło tego koncertu techno. Wiele osób z Was nie mogło tego pojąć, jak to ja, Maria Bukardi, brałam udział w takim koncercie i jak to techno, przecież techno się źle kojarzy i tak dalej. Muszę Ci powiedzieć jedno, że czasami pozory mylą. I czasami jakaś muzyka, którą się sprzedaje w cudzysłowiu jako tą, która otwiera czakry, jaką tą, która uskrzydla, jakaś specjalna frekwencja i wibracja, która nagle sprawi, że otworzysz się jak kwiat lotosu, tutaj czasami trzeba na zimne dmuchać, bo mamy większe prawdopodobieństwo, że jest to zrobione przez kogoś, kto zajmuje się czarną magią, niż na takiej zwykłej popularnej muzyce jak techno, gdzie oczywiście są tacy twórcy, są tacy twórcy, ale nie można wszystkiego zamknąć do jednej szufladki. No, i wracając do tego pierwszego faktu ym, pamiętam taki bardzo zabawny moment przed tym koncertem, bo ja do tego koncertu bardzo dobrze się przygotowałam. Przygotowałam się w ten sposób, aby zadbać nie tylko o mój wygląd, czyli odpowiedni strój. Byłam wtedy całkowicie mój cały imięc był na złoto, nawet kupiłam sobie specjalny taki krem, y, który sprawiał, że i skóra była złota. Właściwie moja. Tego nie potrzebuję, ale w takim otoczeniu, takie podkreślenie tego było konieczne. I przygotowując się do tego koncertu, zadbałam również o to, aby mieć ochronę naturalnie. Zabrałam na ten koncert moich ochroniarzy, dokładnie trzy osoby. Chciałam, aby te trzy osoby były ze mną, ponieważ był to pierwszy taki mój koncert w moim życiu i no po prostu nie chciałam być sama w takiej masie, masie ludzi. I dokładnie przed samym koncertem, to chyba było dwa dni wcześniej czy trzy dni wcześniej, wybrałam się do mojej znajomej pani w aptece u której często kupowałam różne takie rzeczy, typowo artykuły higieniczne, czy inne o, wow, jaka burza na zewnątrz nie tak, że wiatr tak szaleje na bitycznej Atlantydzie to jeszcze takie błyski teraz nad całym oceanem, jak magicznie to wygląda, a ja tutaj jestem w świetle świec stoję dokładnie przed moimi wielkimi oknami francuskimi takimi i widzę ten ocean przede mną, oczywiście jest już ciemno bo jest w tym momencie godzina 21.43 mojego czasu czyli 22.43 czasu polskiego i w tym miejscu, gdzie nagrywam to słuchowisko to jest moja kryształowa komnata i tutaj nie ma prądu czyli nie ma elektryczności i gdy spotykam się z Tobą to zawsze tylko prześwietlę świec i teraz mam jeszcze dodatkowe takie światło po prostu takie błyski niesamowite, srebrne nad oceanem Bóg grzmotów przybywa aby coś może oczyścić, a może wymierzyć jakąś boską sprawiedliwość dla kogoś, pamiętasz? To chyba było w, w, tej, pięknej, w tej pięknej opowieści o Alinie i Balladynie, jak dobrze pamiętam, że to w Balladynę trafił ten, ten piorun jako ta boska sprawiedliwość. No ale znowu odbiegam od tematu, ale ja wiem, że Ty to kochasz, więc <laughs> dlatego sobie na to pozwala. No i te trzy dni przed, przed tym koncertem, techno, wybrałam się do mojej e, mojej takiej bardzo zaufanej mi aptekarki no i dzień dobry, dzień dobry pani Agatko, e, bardzo proszę cztery pary zatyczek do uszu a ta Pani Agatka tak na mnie patrzy jak się uśmiecha, o co Pani Mario, e, nie, nie mówiłam Mario, Mario mówiłam wtedy tylko po imieniu nie Pani e, głośni sąsiedzi ja mówię, nie, nie głośno sąsiedzi, ale idę na koncert. Jak to na koncert? I zatyczki do uszu? A ja mówię, tak, tak, bo to jest koncert techno. No i zadbałam o to, że i ja miałam zatyczki do uszu i te trzy osoby, które były ze mną, no bo wiadomo, na takim koncercie jest dosyć głośna. A jeżeli ktoś ma taką zdolność jasno słyszenia, jak ja, no to musiał się odpowiednio na to zabezpieczyć. I tak przez cały koncert y, spędziliśmy wszyscy. Ponieważ te trzy osoby, które były ze mną, nie były wielkimi fanami techno, i tylko tak z przyjaźni do mnie były, były na tym koncercie, żebym ja się czuła bezpiecznie, ale wszyscy, cała nasza czwórka miała zatyczki do uszu. Drugi Niesamowity fakt z mojego życia, myślę, że dla wielu osób będzie to ogromne zaskoczenie, ale jeżeli znasz moją powieść o Mariam Salis, to wiesz, że praktycznie wszystko w tej powieści również sama odczułam i sama przeżyłam, czyli w moim życiu Marii Bukardi, w tej inkarnacji. I ten fakt dotyczy podróży pociągami. Mimo tego, że miałam prawo jazdy praktycznie, chyba jak dobrze pamiętam, od 18 roku życia, to prawo jazdy na samochody osobowe. To dojeżdżałam często czy na studia, czy, czy czasami do różnych bibliotek, na przykład Polska Akademia Nauk w Krakowie. Dojeżdżałam pociągiem ze względu na to, że nie chciałam sobie głowy zawracać tym, gdzie postawię samochód, żeby był bezpieczny. Bo to wtedy jeszcze były takie czasy, że wiele razy mi się zdarzyło, że miałam szybę wybitą w samochodzie, jak wracałam wieczorem. Także wybierałam jazdę pociągiem i zawsze również miałam. Albo przyjaciela, który również studiował. Był tylko moim przyjacielem, nie był moim partnerem i on pracował w oddziałach prewencji, policji i on mnie wszystkiego nauczył: samoobrony, na co należy zwracać uwagę i tak dalej. I często z nim dojeżdżałam na studia, gdy studiowałam historię, ale czasami również dojeżdżałam sama pociągiem. I również, gdy rozpoczęłam moją pracę w Dreźnie, to. Także wybierałam jazdę pociągiem niż tułanie się samochodem, bo wtedy jeszcze nie było tej autostrady gotowej, która łączy w tej chwili Gliwice, Katowice z, z granicą. I trzeba było jechać przez tysiące małych miejscowości. I taka jazda do Drezna to zabierała 12 godzin. Także ja czasami po prostu wsiadałam w pociąg, powiedziałam, że 4,5 godziny, 6 godzin jestem w domu i potem z powrotem. No, i te jazdy w pociągiem były wyjątkowe. W tych czasach jeszcze, nie wiem jak w tym momencie to wygląda, ale byli bardzo aktywni kibice. I często te jazdy pociągiem to były taka. Takie doświadczenie, wyjątkowe doświadczenie, że latały szyby, że trzeba było, nie wiem, zakrywać buzię, twarz, bo, bo szkło po prostu latało w powietrzu. Jeżeli gdzieś kibice byli, na przykład czy w tychach, czy, czy w jakichś innych miejscach wsiadali i demolowali pociągi. I w tych, ale w tych pociągach zawsze działy się dziwne rzeczy. Tam spotykało się zarówno bardzo niebezpiecznych i dziwnych ludzi, jak i spotykało się. Niesamowitych ludzi. Jak to wasza Maria Bukardi Zawsze przyciągamy coś, co w jakiś sposób jest w nas aktywne, i ja w tych pociągach zawsze przyciągam niesamowicie interesujące osoby. I praktycznie. Za każdym razem z taką osobą miałam przyjemność przebywać albo w jednym przedziale, albo siedzieć obok takiej osoby. No i różne takie sytuacje miały miejsce, i wiele razy zdarzało mi się tak, że te osoby były stanu duchownego. Czyli albo księża, albo mnisi. Raz nawet miałam przyjemność do Wiednia. Jechać wraz z opatem zakonu dominikanów, a ty wiesz, że dominikanie to był dokładnie ten zakon, który, który jak gdyby prowadził całą świętą inkwizycję. I te rozmowy zawsze, bo jeżeli jedzie się tyle godzin z kimś w pociągu, a ja jestem osobą niesamowicie komunikatywną i zawsze byłam osobą komunikatywną. Jestem urodzona w środę, dzień Merkurego, również cały mój układ planet, to jest wszystko związane z komunikacją. I wchodziłam w niesamowicie interesujące rozmowy, interesujące znajomości, i do dzisiaj, do dzisiaj mam mnóstwo książek, które mi. Księża mnisi podarowali w czasie takich podróży. Bo wtedy jeszcze nie było tak jak teraz, że każdy biega z telefonem komórkowym i tylko siedzi w tym telefonie. Tylko wtedy to były jeszcze troszeczkę inne czasy. Ty wiesz, że jestem w tym momencie po 40, więc możesz sobie to wyobrazić. I to były takie czasy, gdzie jeszcze się rozmawiało razem, nikt nie maskował się, i, i, i taki, takie rzeczy nie miały miejsca. I za każdym razem niesamowicie interesujące przeżycia. To były dla mnie, a jednocześnie do dzisiaj takie piękne pamiątki. Mam całe historie kościoła, historię różnych zakonów, niesamowicie interesujące księgi, których nie sposób znaleźć gdzieś w bibliotece, albo znaleźć gdzieś w, w księgarni, bo to były zazwyczaj takie książki, które, które ci duchowo nie mieli ze sobą, jak gdyby, bo sami je czytali, a ja, że jestem niesamowitym miłośnikiem książek, w, aż wręcz nad miłośnikiem książek, od razu byłam zafascynowana, chciałam wiedzieć, co to jest za książka, co w tej książce jest napisane, no i często mi ona została po prostu podarowana. I jaki ten los, jaki sprawia figle, że osoba, która dzisiaj ma taką profesję, niby taką dziwną, jednak zawsze miałam niesamowicie dobry kontakt z przedstawicielami religii. Zazwyczaj była to religia nasza panująca, czyli religia katolicka, ale ja to mam do dzisiaj, bo gdy ostatnio byłam w Gruzji, to wracałam samolotem i w samolocie siedział zaraz obok mnie. Pop, czyli również religia chrześcijańska, ale, ale ta bardziej wschodnia, to, to, to przyciąganie jest niesamowite. I dlatego muszę ci powiedzieć, jakie to, jakie to jest magiczne, że ja nigdy nie krytykowałam Kościoła. Ty wiesz, ty znasz moją naukę, ty znasz wszystko to, co głoszę. Nigdy nie krytykowałam żadnej religii. I może właśnie dlatego, że znam ją z różnych płaszczyzn i wiem, że w każdej religii są również ludzie i ludziska, ale również dlatego, że wiem, że w każdej religii jest również to ziarenko prawdy. Ja się zawsze opowiadam przeciwko fanatyzmowi, jakiemukolwiek, czy to religijny, czy inny, bo uważam, że jeżeli mamy otwarte serca, otwarte umysły, to można. Bardzo wiele zrozumieć, i niepotrzebny jest jakiś fanatyzm czy jakaś wrogość, bo każdy ma swoje miejsce we wszechświecie. Ale to jest bardzo wyjątkowe, bo kilka lat temu na rekolekcjach w różnych częściach Polski były wyświetlane moje filmy z YouTube, gdzie mówiłam o magii, gdzie przestrzegałam przed różnym takim e, e, działaniem magicznym, nieprzemyślanym i tak dalej. Zbieg okoliczności. Dobrze, idziemy dalej. Kolejny, trzeci y, punkt na mojej liście, czyli te Wyjątkowe, dziwne, tajemnicze fakty z mojego życia również wiąże się z Kościołem i z tym tematem ludzie i ludziska. A mianowicie, gdy byłam w wieku, gdzie przyjmuje się sakrament bierzmowania, jak dobrze pamiętam, mój sakrament przyjmowałam w wieku 15 lat, czyli ten magiczny diabeł z wielkich arkanów wtajemniczenia. To przed sakramentem bierzmowania, nie wiem czy o tym wiesz, ale myślę, że tak, są różne takie nauki, i później trzeba zdać egzamin. Trzeba sobie wybrać imię, które na tym bierzmowaniu zostanie nam jak gdyby nadane przez biskupa. I Przygotowałam się do tego bierzmowania, jak zazwyczaj do wszystkiego się dobrze przygotowuję, czyli ym, tak jak później na studia, za, jak to się mówi? Zakuj, zdaj i zapomnij na takiej zasadzie. <gry> czyli tak się przygotowałam do tego bierzmowania, również te wszystkie rzeczy. No, ale miałam taki taki incydent, że już mniej więcej od roku był młody ksiądz na naszej plebanii. On pomagał proboszczowi. Proboszcz to był taki już starszy starszy mężczyzna, a to był młody ksiądz. I ten ksiądz to był fanatyk, niesamowity fanatyk, a jednocześnie miał oko na młode ładne dziewczyny. I ja jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam, i nikt jeszcze o tym nie wiedział, bo to dopiero były te jego pierwsze dni, jak gdyby na naszej parafii. Ale ja zauważyłam, że za, każdy, za każdym razem, gdy jestem na mszy, gdy słucham tej mszy, gdy biorę w niej udział, to ciągle czułam, że on na mnie patrzy. Cały czas. I tutaj znowu się powtarza sytuacja, którą znasz z mojej powieści o Mariam Salis. Że dokładnie w ten sposób, tylko nie aż tak, tak drastycznie, miało to miejsce w mojej historii. A mianowicie przed, przed tym egzaminem do bierzmowania, raz ten ksiądz zamknął drzwi do, do takiego przedsionka, do takiej sali, gdzie żeśmy, gdzie żeśmy się uczyli religii. Ja byłam z moją przyjaciółką, bo ja y, zawsze, y, zawsze mam kogoś przy sobie. Rzadko się zdarza, żebym nie miała kogoś przy sobie. Jeżeli nie mam kogoś przy sobie, to zawsze mam ze sobą broni. To już mam od, od praktycznie od 12 czy 13 roku życia, zawsze noszę przy sobie czy pistolet gazowy, czy inną formę broni. I on zamknął te drzwi, i, i coś tam, że jeszcze musimy to zrobić, jeszcze to musimy zrobić. No i cały czas do mnie. I cały czas, że mam jutro przyjść, On będzie o tej i o tej godzinie na mnie czekał, bo jestem źle przygotowana do, do tego egzaminu i tak dalej. No i gdzie ja w ogóle mieszkam i, i adres i, i chciał sobie ten adres zapisać i no i, ale ja oczywiście, ja byłam dzieckiem molestowanym i dzieci molestowane, czy dziewczynki, które później dorastają, czy kobiety, które później dorastają, one dokładnie wiedzą, co się z czym je, one nie są naiwne, one dokładnie wiedzą, jakie rzeczy się kryją za czymś, a tym bardziej ktoś taki jak ja, który już właściwie od małego dziecka miał te zdolności. No i oczywiście ja wiedziałam, o co chodzi, więc powiedziałam, tak, naturalnie ja przyjdę, 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 a sobie pomyślałam, no to możesz czekać. No, i oczywiście nie byłam na ten czas, ale mniej więcej za trzy dni czy za cztery dni mieliśmy ten egzamin. No, ale egzamin na szczęście odbywał się w takiej sali, gdzie było więcej tych, tej młodzieży. I gdy ja podeszłam na ten, żeby zdać ten egzamin, to za każdym razem zadawał mi jakieś pytania i potem mówił, że, że to jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle, to, źle to powiedziałam, źle to powiedziałam. Ja już wiedziałam, że chodzi tylko o to, żebym nie zdała tego egzaminu, prawda? No i e, później na sam koniec zapytał się mnie, jaki chcę przyjąć imię, to, to trzecie imię na bierzmowanie. No ja powiedziałam, że ja sobie wybrałam świętą scholastykę i chciałabym, aby moje trzecie imię to była scholastyka. Ty wiesz, że to jest imię średniowieczne, ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, wtedy miałam 15 lat. To jest imię średniowieczne i pochodzi od słowa łacińskiego scholasticus, czyli uczony student, nauczyciel. Jak ten ksiądz to usłyszał? Wyśmiał mnie, powiedział, że nie ma mowy, takiego imienia ja nie mogę, nie mogę przyjąć, że będę Maria. Ale ja mówię, i, i, I moja przyjaciółka, która była ze mną, jak to przecież ona już ma na jedną Maria? Jak nie może być jeszcze trzy, na trzecie Maria? No to będziesz Krystyna. No i tak zostałam na trzecie Krystyną, ale ja sobie na to nie pozwoliłam. E, z tym oblanym egzaminem, że mam przejść na jakiś tam drugi termin, e, i moja przyjaciółka również ten egzamin oblała, wyszłyśmy na zewnątrz, powiedzieliśmy tak. My na to nie pozwolimy, żeby ktoś nas tak traktował, i to był mój pomysł. Powiedziałam tak, słuchaj, chodź, pójdziemy do tego starego księdza proboszcza. On musi być na plebanii. O tej godzinie na pewno ogląda telewizor, na pewno jest na plebanii. No i dwie takie piętnastolatki. Już było wieczorem, już było ciemno. Poszłyśmy na tą plebanie. no i stukamy, stukamy, pukamy. No nikt nie, nie otwiera. <grym> no i oczywiście, kto może wpaść na taki świetny pomysł, tylko wasza Maria. Sprawdziłam, czy te drzwi są otwarte. No, były otwarte, no to weszliśmy do środka, no i tak wchodzimy po tych schodach i proszę księdza, księ księżu proboszczu, <grym> wołamy, wołamy. No i rzeczywiście ksiądz oglądał telewizor i powiedział: No, co wy tutaj robicie? Ci dziewczyny, co, co, co wy chcecie tutaj na plebanii no i myśmy odpowiedziały, no, że, że ten ksiądz że, że mi nie pozwolił przyjąć tego imienia i że ja tego nie rozumiem, dlaczego mi nie pozwolił przyjąć tego imienia no i ten stary ksiądz probost tak patrzy na mnie patrzy mówi, piękne imię wybrałaś a znasz znaczenie tego imienia no ja oczywiście miałam już w małym palcu całą historię świętej scholastyki, więc opowiedziałam, że znam Znam to imię naturalnie i dlatego je wybrałam, dlatego, dlatego akurat to imię. No i tak patrzy na mnie, patrzę i tak yy, myślę, że on dokładnie wiedział. On dokładnie widział, yy, co, co jest we mnie, co jest skryte we mnie. I tak powiedział, no. Yy, ja jak ja bym miał zdecydować, to naturalnie nadałbym ci to imię, ale e, ksiądz Biskup e, przy całym zebraniu wszyscy rodzice kościół pełny, jeżeli powiesz takie imię, to będzie takie zamieszanie w kościele, bo nikt nie będzie wiedział, co to jest za imię, jak to jest, dlaczego e, i jeżeli, e, jeżeli ci to nie przeszkadza, to zostańmy przy tej Krystynie. No ja powiedziałam, no dobrze, no to niech już będzie ta Krystyna, trudno tego imienia się aż tak często nie. Nie używa, ale on mi to przynajmniej wytłumaczył, o co chodzi. No i potem. Opowiedziałyśmy nasze żale, że, że ksiądz no, nie, nie, zda, nie zdałyśmy tego egzaminu i że tego nie rozumiemy, bo jesteśmy dobrze przygotowane. No i ten ksiądz probosz tak słucha, słuchaj, mówi dobrze, to ja wam zadam trzy pytania, zadał każdy z nas trzy pytania. Myśmy oczywiście świetnie odpowiedziały, mówi, no, jesteście przecież bardzo dobrze przygotowane. Poczekajcie, poczekajcie tutaj na dole ja się przebiorę i, i pójdę do tego księdza, do drugiego księdza, no i on z nami poszedł do tego drugiego księdza i powiedział, proszę zapisać że jest egzamin zdany. <laughs> Możecie sobie wyobrazić, jaka była mina tego młodego księcia. Hmm. Ale przeżycie było niesamowite. Dobrze, kolejny, y, kolejny czwarty fakt y, z mojego życia y, to jest boska sprawiedliwość, czyli jest również związany y, z kościołem. Jeżeli ja coś robię, to ja zawsze w to wierzę. I również jako dziecko wierzyłam we wszystko. I wierzyłam w to, że jeżeli idziemy do komunii w Kościele, no to najpierw musimy iść do spowiedzi, aby wyspowiadać wszystkie nasze żale. Yy, nasze żale nasz, nie, nasze żalenie. musimy <gryw> wyspowiadać nasze przewinienia, prawda? No i wtedy dostajemy to rozgrzeszenie, musimy tam odmówić jakieś modlitwy, no i dopiero wtedy możemy jako dziecko iść do tej komunii. No ale jak to Wasza Maria zawsze mm, chodziła tylko na msze, gdy naprawdę musiała? i większość wszystkiego opuszczałam, już wtedy rozwinął się mój y, zmysł handlu, który jest również jednym z moich talentów, talent do handlu. Y, gdy były rekolekcje i zbierało się w kościele takie... Takie wycinki, takie, takie obrazki. No to oczywiście ja nigdy, ale to zawsze miałam jeden obrazek, to było wszystko, gdzie, gdzie ktoś tam miał już, nie wiem, 20 czy 30, nie, nie pamiętam ile dokładnie tych obrazków było, no a ja tylko miałam jeden. Więc mój zmysł handlu był tak niesamowity, że rozwinęłam handel obrazkami, że jeżeli jakieś dziecko. Idzie to, żeby weszło dwa razy do kościoła, pobrało wtedy dwa obrazki i wtedy ja odkupię jeden. <noise> I tak w ten sposób również miałam komplet obrazków. <noise> no ale mimo tego byłam przekonana, że to akurat nie jest grzechem, ale że pójść do, do komunii to jest grzechem. I tą historię już ci kiedyś opowiadałam, jeżeli słuchasz moich podcastów czy, czy moich słuchowisk. Że tego dnia to było wieczorem na mszy, to była godzina 18, to już było bardzo ciemno na zewnątrz. No i zima, oczywiście lód, śnieg. No i y, byłyśmy z moją przyjaciółką, z taką przyjaciółką, której za chwilę ci kolejną rzecz opowiem, ponieważ ona pochodziła z miasta. Y, ja w tym czasie mieszkałam w jednej z najbogatszych dzielnic Bielska Białej. Wtedy mieszkałam z rodzicami, ale ona się przeprowadziła z miasta z takiej najbiedniejszej ulicy, naprawdę z takich no nie mówi się tak dzisiaj, ale z takiego getta, z takich slumsów. No i oczywiście uczyła mnie wszystkich rzeczy, jak to należy się zachowywać, jak należy przeżyć, jak, jak, jakie różne rzeczy należy robić. No, i wtedy ona mnie namówiła: No, coś ty przecież musisz iść do, do komunii, bo, bo ksiądz widzi, które dzieci idą do komunii, a które nie idą do komunii. A ja mówię: Słuchaj, przecież ksiądz i tak nie wie, że my tutaj jesteśmy, bo na chór było zabronione wchodzić dzieciom wtedy w naszym kościele, no ale myśmy były na tym chórze. Nie chodź, chodź, nie pójdę sama do tej komunii. No, i tak mnie uprosiła, ubłagała, a ja w takim przekonaniu, że na pewno spotka mnie Boska kara za to, co zrobiłam. No, najpierw już ten opłatek mi prawie, że utknął w, w gardle, więc ym, miałam już takie wizje w tym momencie, że pewnie się zadławię i zostanie mi to, to w środku jako ta kara, no ale jakoś przeoknałam ten opłatek. No już wracałyśmy do domu. No jak to dzieci wracają do domu, moja mama wtedy, moi rodzice hodowali króliki, wtedy był niesamowity kryzys w Polsce i kto tylko coś mógł, to hodował i moi rodzice hodowali króliki i później wyprawiali te skórki. Okropne, wiem, straszne. Ale z tych skórek miałam uszyty płaszczek taki długi płaszczek, właściwie y, chyba nad kolano, albo nawet pod kolano, no i tak żeśmy szły, i tak y, żeśmy się śmiały, i potem już zapomniałam o tej boskiej sprawiedliwości. A y, ulica, na której ja wtedy mieszkałam, na której jest mój dom rodziny i na której mieszkała również moja przyjaciółka, ma taką y, magiczną nazwę, Złoty Potok, ponieważ w tym... W tym potoku, który, od którego ta ulica powstała, tam były takie kamyczki, które przypominały złoto. Zresztą nawet są legendy o tym, że niby tam również miało być złoto. No i dlatego złoty potok. No ale ta ulica do dzisiaj jest obsadzona przepięknymi, starymi akacjami i kasztanami, o które żeśmy walczyli również w ostatnich latach, ponieważ miasto chciało tą ulicę poszerzyć i wyciąć te drzewa, ale się udało wszystkie zachować. And. I... Gdy tak żeśmy szły do tego domu, żeśmy się tak śmiały, to było dosyć daleko. Myślę, że 15 minut tak z tego kościoła się szło. Dzieci, jak szły, no to szły jeszcze dłużej, prawda? No i tak już przed samym domem zaczęłyśmy się popychać, bo był taki niesamowity lód. No i tak jedna drugą popychała, żeby się, żeby się ta druga wywróciła. No i e, najpierw ja ją popchnęłam, potem ona mnie popchnęła, potem znowu ja ją popchnęłam, potem ona znowu mnie śmiałyśmy się przy tym, jak szalone. No i nagle moja. No przyjaciółka, ówczesna Monika popchnęła mnie a ja tak były takie, jak pług odśnieżał to były takie zaspy śniegu po prawej i po lewej stronie i ja w tym moim króliczku jak wylądowałam na tej zaspie to popłynęłam jak na sankach jak po prostu miałam taki poślizg na tym króliczku że wyleciałam za tą zaspę, i potem z całą prędkością z tej zaspy w dół, i uderzyłam głową w drzewo, w, kasztan, w kasztanowca. <grym> Była mi taka wyrosła, w ogóle najpierw byłam nieprzytomna, nie wiem ile czasu. Monika już e, e, szalała, już chciała biec do domu po moją mamę, po swoją mamę, Naleś no się ocknęłam. No i potem mówi: Boże, Boże, jaka była, jaka była na głowie, chodź, przyłóż to gdzieś do zimnego. To najpierw zanim żeśmy w ogóle e, poszły do jej mamy, ja się bałam pójść do mojej jako pierwszej, bo zawsze gdy robiłam jakieś dziwne rzeczy jak na przykład pies mnie pogryzł, albo, um, albo byłam karmić konie, gdzie mi nie było wolno i tak dalej, no zawsze bałam się potem wrócić do domu, że dostanę. No, i tak z tą bułą na głowie, najpierw czekałyśmy, aż mama od Moniki otworzy nam e, drzwi. A ja cały czas tą głowę miałam do barierki przyłożoną, takiej zmarzniętej e, barierki. Jak mama Moniki mnie zobaczyła, mówi Boże, dziecko, co się stało? Zaraz, oczywiście po moją mamę, i wielkie halo, ale moja mama nawet nie krzyczała, no bo nie wiedziała, że myśmy tak siebie wzajemnie popychały, tylko powiedziałam, że się po prostu wywróciła. Także to, jeżeli chodzi o Boską Sprawiedliwość. E, wybacz, ten podcast ma malutkie cięcie, ale tak się zaczęłam śmiać, że już po prostu nie mogłam dalej, dalej nagrywać, dlatego będzie cięcie, ale e, mam nadzieję, że tego aż nie będzie to takie rażące. No i e, kolejny fakt, czyli piąty. E, to wracamy znowu do mojej przyjaciółki Moniki. E, Mówiłam Ci, że moja przyjaciółka uczyła mnie wszystkiego, czyli wspinać się na drzewa, um, kraść owoce z sadu um, i różne, różne dziwne rzeczy. I naszym ulubionym miejscem zabaw była taka opuszczona budowa, czyli ruiny takiego domu jednorodzinnego. No i w tych ruinach tego domu rodzinnego ona mnie uczyła, jak skakać z balkonu, prawda, z jakiej wysokości, później różne inne rzeczy. No i wpadłyśmy na świetny pomysł, że ta ruina, Stoi zaraz koło cmentarza i będzie to niesamowita zabawa, jak zrobimy lalkę. Magia lalek? Jak zrobimy lalkę taką wielkości człowieka? I wywieźmy tą lalkę z balkonu, z okna, jako wisielca. Ja mówiłam, że to będą zabawne historie. No, i tak zrobiłyśmy. Zrobiłyśmy tą lalkę tego wisielca, a później miałyśmy taki ubaw, bo naprawdę ludzie, którzy wracali wieczorem z, z autobusu, między innymi moja ciocia mało nie dostali zawału, bo tak, przechodziło się obok cmentarza, po prawej, nie po lewej stronie cmentarz, a po prawej stronie ta budowa, taka oświetlona, bo wtedy już były latarnie, oświetlona, tak jeszcze tym światłem, tu wejście do cmentarza, tutaj ta budowa i tu wisielec wisi w oknie. No i to Wasza Maria takie rzeczy robiła dlatego mówiłam na ostatnim naszym spotkaniu, że jestem nieprzewidywalna wtedy jako dziecko byłam jeszcze mniej przewidywalna. Kolejny szósty fakt z mojego życia. Te osoby z was, które znają moje pierwsze filmy, wiecie, że występowałam w blond włosach. To były włosy nienaturalne. Bo moje naturalne włosy są e, złoto-kasztanowe, e, bardzo długie włosy, e, ale no, no nie blond. Blond włosy ma moja dusza. Dlatego często mnie widzicie w blond włosach, dlatego że moja dusza ma blond włosy. No ale e, gdy miałam tak, to 19-20 lat. I miałam niesamowicie dobrą przyjaciółkę, która była, nawiasem mówiąc, 15 lat ode mnie starsza, ale razem żeśmy pracowały. To ona uwielbiała chodzić ze mną na zakupy i oceniała mnie na takiej zasadzie: No, to ci pasuje, to ci nie pasuje, to ci pasuje, to ci nie pasuje. Ona zawsze zresztą powtarzała i do dzisiaj tego nie może zrozumieć, zawsze mówiła do mnie. Mario, z takim wyglądem, to ty w ogóle nie musiałabyś pracować. To, ty byś, to byś mogła mieć księcia z bajki, który po prostu usłałby ci życie różami. Jak ja bym tak wyglądała. No i ona tak zafascynowana tym moim wyglądem wówczas. Chociaż myślę, że do dzisiaj to ma, ale, ale wówczas zawsze chodziła ze mną na zakupy mówiła tak, słuchaj, ubierz to, ubierz to. No, jak wyglądasz? Nie, to nie, to nie, ale to, to. No i tak raz. Um byłyśmy w sklepie i mówi tak słuchaj, a załóż taką blond perukę no i to była taka peruka y, włosy takie mniej więcej do podbródka z grzyweczką ubrałam tą perukę ona mówi, wow, jak ty wyglądasz w blond włosach no i ja popatrzyłam tak do lustra i mówię hmm no, wyglądam inaczej niż zwykle ale wiesz co, ja kupię tą perukę ona mówi, nie, nie, to ja ci ją kupię no i kupiła mi tą perukę i mówię tak, słuchaj, ja mam taki plan, że przyjdę jutro do pracy w tej peruce i zobaczymy, jaka będzie reakcja. No i przyszłam w tej peruce, a wszyscy, wow, Mario, byłaś fryzjera, Jezus, jak ślicznie wyglądasz, jejku, jak ci ten kolor pasuje. I wszyscy od razu wielkie halo, halo i myśmy pracowały same dziewczyny, czyli nie było mężczyzn. Ja mówię: Wow, jak tą dziewczyną się tak te blond włosy podobają. Hmm, to zobaczymy, jaka będzie reakcja u mężczyzn. <noise> no i tak robiłam takie badania socjologiczne i codziennie przedstawiałam dziewczynom ich wyniki. I muszę Wam się przyznać, że blond włosy działały na mężczyzn jak magia. Do tego samego mechanika pojechałam z moim samochodem w moich normalnych włosach. To wszystko on powiedział, słuchaj, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia, tyle to będzie kosztować, tyle, 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 tyle. Zero, żadnej reakcji, mówię, no m, tyle nie zapłacę, proszę o rabat. Nie, no coś ty zwariowałaś, wiesz, że to kosztuje, to częściej trzeba z Niemiec sprowadzić. No nie było żadnej rozmowy. Ale jak przyjechałam w blond włosach, nie, to ja ci to zrobię za darmo. <grym> Naprawdę. Jak przyjeżdżałam w normalnych włosach na stację benzynową, na której tankowałam praktycznie co kilka dni samochód, nikt nie wychodził, żeby mi auto zatankować. Ale jak przyjechałam w blond włosach, to od razu dwóch panów chciało mi zatankować samochód. Jakieś symboliczne. No, tak się zremowało. Dokładnie takie były moje badania socjologiczne, więc ściągnąłam kiedyś tą perukę u dziewcząt w pracy. Mówię, wiecie co. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak to działa. Ale miałam dosyć bycia słodką blondynką, bo oczywiście moje zdolności teatralne jak wygląd, to oczywiście dopasowałam również mój sposób bycia do tego, i pozostałam tą. Rudowłosą, rudowłosą, wiedźmą, z tym mi bardziej do twarzy nazwijmy to tak. Ale to tak właśnie do tych blond włosów, bo mnie również znacie na początku z tych blond włosów. Ale te blond włosy, które miałam na początku w filmach, to były długie włosy, a ja wtedy te badania socjologiczne robiłam w, w krótkich włosach. Kolejny siódmy fakt z mojego życia to jest historia mojej babci i jej miłości. Dlaczego ten fakt jest związany z moim życiem? Ponieważ gdy po raz pierwszy przyjechałam z moim partnerem, z Saksończykiem przyjechałam do rodziców na święta, święta Bożego Narodzenia, to myśmy wspólnie zawsze jedli Wigilię u moich dziadków. No i pojechaliśmy na tą Wigilię i moi dziadkowie wiedzieli, że mój partner jest Niemieckojęzyczny. I ponieważ oboje dziadkowie byli w, w obozie, mój dziadek był w obozie pracy, a moja babcia była w lagrze również w obozie pracy, ale w bliżej domu, to umieli bardzo dobrze niemiecki. I gdy mój partner przyjechał, to to moja babcia, która wtedy miała ponad 70 lat, ale była bardzo zmęczona taka życiem, takim trudnym życiem. I jak zobaczyła mojego partnera, to po prostu stała się młodziutką dziewczyną. Jej oczy zaczęły błyszczeć, uśmiech się pojawił. Jakby jej po prostu, nie wiem, 40 lat ubyło, czy 50 lat ubyło. Ja zrobiłam takie oczy, a moja babcia Tila cały czas a może tego, a może tego no i po niemiecku oczywiście do niego a on się starał po polsku mówić jaka była zafascynowana jaka była zafascynowana i następnego dnia Mój dziadek całą wigilię przygotował całą, e, całą e, modlitwę, przygotował wszystko po niemiecku, całe przemówienie. Naprawdę to było niesamowite, ponieważ moi dziadkowie, mimo tego, że byli oboje w, w obozach, e, to nie mogli powiedzieć na Niemców złego słowa. E, mówili, że jedynie ludzie, inni ludzie, inni więźniowie, od nich mieli Problemy z nimi mieli problemy, ale od całego tego zarządu obozu nigdy tych problemów nie mieli. Oprócz tego, że oczywiście były to warunki, takie czy inne. I dlatego widzisz, wszędzie są ludzie i ludziska i nawet w takich sytuacjach. I Następnego dnia poszłam do babci i powiedziałam, babciu, powiedz mi, o co chodzi z, z, tym, z tym Tilem, mówię, co ty tak nagle mm, rozkwitłaś, powiedz mi, co, co się stało. A moja babcia mi opowiedziała historię, powiedziała mi tak, słuchaj, tego Tila zobaczyłam, to mi się przypomniała moja pierwsza miłość. Babcia miała wtedy 14 czy 15 lat i pracowała w Lagrze w internacie dla młodych mężczyzn z Hitler Jugend. I tam miała taką historię miłosną, że jeden z tych Niemców się w niej zakochał, a to ym, groziło karą śmierci wtedy. I to było zabronione i nie wolno było, i w ogóle. Ona była prześliczna, przepiękna dziewczyna, i długie warkocze i w ogóle. No, i zawsze tak się spotykali przy, przy takim, w takim miejscu, gdzie było ym, drewno do, do kominka. No, i tam pewnie jakieś tam całuski inne rzeczy miały miejsce, bo moja babcia po prostu, jak zobaczyła Tila, jak usłyszała ten, ten język, to w niej to wszystko ożyło. I, I to było takie magiczne. To było takie. Jak ci mogę to powiedzieć, że miłość? Nie zna czasu i przestrzeni, i miłość jest czymś tak niesamowitym, że potrafi odmłodzić po prostu tak, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I myślę, że znasz takie historie, że czasami ktoś jest taki przygaszony, niezależnie od wieku, i nagle poznaje kogoś i zmienia się, i rozkwita. Ja pamiętam, że jak ja Tila poznam, to moja kuzynka, która mnie bardzo dobrze zna też na mnie tak patrzyła i mówi, Maria jak ty się zmieniłaś, ty jesteś, w ogóle cała się zmieniłaś, włosy ci się zmieniły, wyglądasz jak taka Włoszka, tak do mnie mówiła, że tak wyglądam, tak się zmienił, zmienił mój wygląd od momentu jak się zakochałam, no tak tą miłość działa. Kolejny, ósmy fakt z mojego życia dotyczy polowań. Ty wiesz, że ja dosyć długo czasu mieszkałam we Francji w, u mojego przyjaciela, który miał swój, swój, swoją posiadłość taką przepiękną posiadłość piękny zamek i 50 hektarów lasu. No i on urządzał polowania. Ja już byłam, gdy żeśmy u niego przebywali, to byłam już z moim partnerem. Dlatego nie, nie chodzi tutaj o jakąś historię miłosną, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale ja mu bardzo dużo pomagałam, bo że on ciągle miał takie nawyki, żeby, żeby jeździć do... Do innych, do innych zamków, do innych pałaców. No i na przykład dwa dni go nie było, trzy dni go nie było. Ja wtedy zajmowałam się jego psami, bo miał trzy przepiękne psy i te zdjęcia nawet znasz, na pewno znasz, te, z tymi trzema psami we Francji. To są zdjęcia w jego posiadłości. On miał na mnie oko, ale ja zawsze byłam lojalna i nie było w ogóle takiej opcji, chociaż kilka razy mi to wypomniał: że powiedział, że. że on ma taki urok, że jeszcze żadna kobieta mu się nie oparła, a ja po prostu na nic nie reaguję. Naprawdę, tak, takie były sytuacje. No ale to już jest inna, inna historia. No ale co jakiś czas były również polowania na tych jego 50 hektarach, co mnie oczywiście się w ogóle nie podobało. No i za każdym razem wiedziałam, że a jutro będzie polowanie, to wychodziłam wieczorem i szłam na, na skraj lasu, tak obchodziłam ten las dookoła yy, i wysyłałam myśli cały czas do tych zwierząt, że one mają uciekać, nie wolno im tutaj przebywać, muszą zmienić miejsce, że tutaj na całej tej posiadłości nie powinno być żadnych zwierząt. I on już później był na mnie taki zły, powiedział słuchaj, wiesz jaki wstyd przed moimi wszystkimi przyjaciółmi, oni tutaj przyjeżdżają na polowanie, a tutaj nawet lisa nie ma. A przez cały tydzień te zwierzęta są. Co ty robisz, że, że, że tych zwierząt nie ma na polowaniu? No, tak mi się udawało te zwierzęta poprzez komunikację, poprzez telepatię ostrzegać, i nawet małego liska nie byli w stanie czy królika upolować. Kolejny fakt z mojego życia, dziewiąty fakt z mojego życia to zmienianie ubrań. Ja chyba jeszcze o tym nigdy nie opowiadałam, że moje ciocie, takie troszeczkę dalsze ciocie, to były siostry Reifer, Na pewno jest znasz zespół cygański Roma. One później wyjechały do Izraela, ale były moimi ciociami. I jak to w takim zespole cygańskim, miały niesamowicie dużo kostiumów. Przepiękne suknie. Ty wiesz, jak wyglądają suknie cygańskie? I do każdej, każdej pieśni inne suknie. No i gdy te suknie zmieniały, to, to bardzo często no, po prostu nie wyrzucały tych sukien, tylko rozdawały je po rodzinie i tak, że ja byłam zawsze tak zafascynowana i tą muzyką, i tańcem, to zawsze miałam te suknie i to były suknie we wszystkich kolorach, to były suknie niektóre troszkę takie za obszerne na mnie, ale wielkościowo idealnie pasowały, ponieważ one Wielkościowo były mniej więcej takie jak ja, jako nastolatka już, i potrafiłam kilka razy w ciągu dnia się przebierać. I ciągle chodziłam w takich sukniach. Moja babcia nie mogła tego pojąć, zawsze mówiła tak: jak ona to mówiła? No teraz już nie pamiętam, ale zawsze mówiła, że jak można chodzić śląpa, śląpa. Właściwie po niemiecku jest szlampę, to jest brzydki, brzydki wyraz, ale myślę, że to było spolszczone, śląpa. Wyglądasz jak śląpa, bo taka, tak długa ta sukienka, nie nosisz takich długich sukienek. No i to był też taki zabawny troszeczkę fakt z mojego życia, że wtedy, właściwie od małego dziecka, bo w tym zespole również dzieci występowały, więc jako już dziecko miałam takie sukienki, kostiumy i tak dalej, i później, czym byłam starsza, to również te, te kostiumy miałam. Idziemy dalej. Ehm, dziesiąty fakt z mojego życia dotyczy wystąpień solo. Jak wiesz, jestem chińskim smokiem, a chiński smok y, bardzo lubi grać pierwsze skrzypce y, i ma do tego takie wrodzone, y, wrodzone zdolności. I te moje wrodzone zdolności były praktycznie cały czas. Nigdy nie mogłam się dopasować do grupy, na przykład do tańców w grupie, dlatego gdy, gdy byłam w zespole pieśni i tańca ludowego, to zawsze musiałam mieć rolę solo, ponieważ nie byłam w stanie się do, tej, do tego tańca w grupie dopasować. Natomiast były to również czasy, gdzie w szkole no jeszcze wszystko było takie bardzo związane z naszym wschodnim ówczesnym sąsiadem, czyli z Rosją. I na wszystkich apelach musiałam śpiewać po rosyjsku pieśnie solo, czyli wszystkie te pieśnie, które. Mm, pieśni, które myślę, że jeszcze znasz, bardzo znane pieśni, to zawsze ja musiałam wychodzić i przed całą szkołą, czy, czy przedstawicielami innych szkół, śpiewać te pieśni, ale to również spowodowało, że moja miłość do języka rosyjskiego, zawsze lubiłam ten język, ten język bardzo mi się podobał, ta pisownia, szczególnie tą cyrylicą, i właściwie, mimo, że już nie miałam później w szkole średniej języka rosyjskiego, bo zmieniły się Czasy, ko miałam język niemiecki, to yy, czytałam powieści po rosyjsku, w oryginale, na przykład Dostojewskiego, Zbrodnie i Karę, czy stoja I, i ten język rosyjski był mi zawsze bardzo, bardzo bliski. Aktualnie bardzo dużo zapomniałam z tego języka, nie wiem, czy jak ostatnio byłam w Gruzji, to umiałam się porozumieć, porozmawiać na różne tematy, ale to już nie jest to, no bo jak się nie ćwiczy, praktyka czy nie mistrza, jak się nie ma tej praktyki, to również to mistrzostwo spada. Kolejny jedenasty fakt z mojego życia to jest prawo jazdy na samochody ciężarowe, ale również umiejętność prowadzenia samochodów ciężarowych z przyczepą i autobusów. Miałam przewspaniałego instruktora, to prawo jazdy robiłam jak dobrze pamiętam w 2006 roku, aby móc jeździć moim campingiem, ponieważ mój camping to jest samochód z, autobus Setra ma 12 metrów długości. I gdy robiłam to prawo jazdy, to byłam pierwszą kobietą w, w Bielsku Białej, która to prawo jazdy robiła, ten egzamin, egzamin zdawała. Egzamin zdałam świetnie, ale za to nie umiałam wysiąść z ciężarówki, bo to był taki stary grad i nie, nie wiedziałam, jak ten samochód mam otworzyć. No, wsiąść wsiadłam. Ktoś zamknął za mną drzwi, ale wysiąść, tak więc zdałam egzamin. Egzaminator czeka na tym placu i mówi, no czemu ja nie wysiadam? Wszyscy czekają, czemu ja nie wysiadam? A ja mówię, już, już, już wysiadam, tylko, tylko y, 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 mi, y, mi coś spadło, chyba tak się wytłumaczyłam. I szukam, gdzie tego grata można otworzyć? No i wreszcie mi się udało, ale mi serce biło bardziej niż przy przerobieniu koperty. <laughs> ale wracając do tego prawa jazdy, Uwielbiałam samochody, zawsze uwielbiałam samochody i ym, jeżdżenie takim dużym samochodem również sprawiało mi niesamowitą radość i e, gdy robiłam to prawo jazdy to zawsze e, mój instruktor, który miał swoją własną szkołę nauki jazdy mówił, pani Mario e, nie może Pani w tej Polsce zostać ja bym Panią zatrudnił jako instruktora, mówi Pani tak świetnie jeździ samochodem i w ogóle kogoś potrzebuje, kto, kto, by, e, kto by po prostu był instruktorem nie, 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 nie ma takiej opcji no ale za każdym razem e, płaciłam mniej za szkołę i częściowo Częściowo po prostu robiłam godziny na placu, gdzie uczyłam chłopaków, jak się parkuje samochodem ciężarowym z przyczepą. Także to było takie troszkę. Mój instruktor wykorzystywał to jako taki, taką motywację. No jak to panowie, jak to panowie? To pani Maria tak świetnie robi kopertę, a, a wy co? A wy co? <ścoughs> ale miałam jeden minus, że często wymuszałam pierwszeństwo i gdy na przykład jeździłam autobusem, miałam godziny jazdy z autobusu, prowadzenia autobusu wycieczkowego, to wymuszałam pierwszeństwo i mój instruktor mówił, no nie możesz przecież wymuszać pierwszeństwa. A ja mówię, jak to nie? Przecież widzą, mam większy samochód. To co, nie widzą, że, że jedzie autobus? No i takie miałam troszeczkę rewolucyjne podejście do tego, ale tak pół żartem, pół serio dzisiaj rozmawiamy. Dwunasty fakt z mojego życia to stałe czekanie na moją drugą połowę. Od momentu, gdzie stałam się dojrzałą dziewczynką. cały czas wiedziałam, czułam to, że czekam na moją drugą połowę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że żeśmy się może moja dusza wiedziała, ale ja jako, jako dziewczynka nie wiedziałam, że nasze dusze się umówiły w tej inkarnacji ponownie się spotkać i... Do tego momentu spotkania nie było to dla mnie jasne. Dopiero, gdy zaczęłam odczytywać wszystkie inkarnacje w ubiegłych latach, będąc tutaj już na Mitycznej Atlantydzie, aby sobie pewne rzeczy wyjaśnić, zrozumieć, dopełnić czegoś, to odczytałam również to, żeśmy się umówili na tą inkarnację i nagle było to dla mnie jasne, dlaczego ja cały czas czekałam na Tila cały czas. Wiedziałam, jak on ma wyglądać, wiedziałam, y, jakie ma oczy, wiedziałam, jakie ma włosy, wiedziałam, y, jaką y, jak ma postawę, wiedziałam, jaki ma zapach i cały czas na niego czekam, mimo tego będąc z innymi partnerami, bo niby czekałam, potem nagle poznawałam jednak kogoś, a może to już, może to jest ten, no nie z wyglądu, nie pasuje, no to trochę z nim pochodzę, zobaczymy, nie? I no jak to jest, prawda? Jak człowiek jest... W tym wieku tych e, dwudziestu kilku lat, no to e, tak też bardziej impulsywnie do czegoś podchodzimy, ale dzisiaj muszę ci powiedzieć, że jednak cały czas czekałam na to spotkanie. E, jeżeli chodzi o trzynasty fakt, e, taką zabawną sytuację, ale również bardzo magiczną, e, to jest fakt, który łączy mnie z jedną z moich e, słuchaczek, z jedną moich e, Kobiet w naszej wspólnocie, która mi kiedyś o tym napisała w komentarzu, że również miała podobnie, a mianowicie zawsze jako dziecko, ale również nastolatka, gdy jest święto zmarłych, czyli Samhain, ja zawsze zapalałam znicze na grobach opuszczonych czyli na tym cmentarzu, w mojej rodzinnej miejscowości, były na przykład groby rosyjskich żołnierzy albo żołnierzy, których nie wiadomo kto to był, tylko po prostu y, nie było nawet tabliczki. I tam nikt nie zapalał znicze, a ja zawsze zapalałam tam znicze. I często jako dziecko to jeszcze nie wiedziałam, że to tak nie wolno, żeby zabrać jakiś znicz z innego grobu i przenieść na inny. I czasami jako dziecko tak widziałam, że te groby są takie opuszczone, że, że takie wielkie święto, i na niektórych grobach są. 20, 30, 40 światełek się pali, albo na krzyżu, na tym głównym krzyżu, na cmentarzu, pali się tyle światełek, a nikt nie postawił światełka na tym opuszczonym grobie, czy na grobie na przykład dziecka. Były takie groby dzieci, gdzie nikt, nikt żadnego, coś będę płakać, no ale tak mnie no, to wtedy bardzo poruszało. Nikt tego światełka nie postawił na ten Samhain i, i zawsze brałam na przykład z krzyża, Znicze, które się paliły, bo na krzyżu było dużo zniczy, które się zapala w ogólnie w różnych intencjach, prawda? I do dzisiaj mam te świece intencyjne, prawda? I wtedy zapalałam te, albo brałam te znicze i przenosiłam na te groby, albo gdzie na przykład znicze były wyrzucone, albo e, czasami były wiatry, albo były znicze pozrzucane, prawda? Zgaszone, to zawsze odpalałam te znicze i zawsze na takich grobach umieszczałam i e, to miałam tak we krwi, że, że po prostu to było silniejsze ode mnie. Moi rodzice czy cała rodzina się spotykali na grobach, rozmawiali nagle, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. No, no nie ma mnie, nie ma. A może poszła do domu, bo myśmy mieszkali blisko cmentarza, więc może poszła do domu. Nie, oczywiście Maria chodzi po cmentarzu wszędzie i roznosi znicze. Kolejny fakt może to nie był śmieszny fakt, ale taki poruszający. Kolejny czternasty fakt z mojego życia to, że często ścigałam się na autostradzie. Dlaczego? Ze względu na to, że w mojej pierwszej pracy yy, Często jeździłam na delegacje, i to były dalekie delegacje, czyli na przykład z Bielska-Białej do Gdańska. Jeszcze wtedy nie było takich autostrad i tego wszystkiego. I takie podróże były strasznie męczące. Były owszem drogi szybkiego ruchu, ale często, gdy na przykład wracałam z Warszawy albo wracam z Gdańska, to już tak prawie zasypiam. I moje jedyne miejsce, na których się zatrzymywałam, bo zazwyczaj już wieczorem wracałam po pracy, prawda, czyli czy w nocy. Żeby następnego dnia albo jechać na studia, albo, albo również iść do pracy i, i o siódmej zaczynać czy o ósmej zaczynać. I byłam czasami taka zmęczona, i y, jedyne miejsce, których się zatrzymywałam, to y, stacje benzynowe, zatankować auto i wypić taki napój dodający skrzydeł. Potem wsiadałam do samochodu. I ścigałam się na autostradzie, czy ścigałam się na tych drogach szybkiego ruchu, bo to powodowało, że adrenalina we mnie rosła i wiedziałam, że nie zasnę za kierownicą. I to czasami były takie śmieszne sytuacje, bo z niektórymi kierowcami, jako młoda dziewczyna, się ścigałam do na przykład przez 400 km i tak. Y żeśmy się ścigali przez moment, ale potem na przykład ja dawałam za wygraną, albo ten kierowca dawał za wygraną, albo zjeżdżał gdzieś tam na, na stację czy gdzieś, no i później się okazywało, że na, za chwilę znowu, znowu jest ten samochód, no bo to jak się jedzie taką trasę, to to się zapamiętuje praktycznie wszystko, także takie różne dziwne sytuacje również miały miejsce w moim życiu. Piętnasty fakt z mojego życia to jest kobieta w czerwieni. Miałam taki przydomek Lady in red, czyli woman in red, czyli lady, ladies, lady, lady in red, ponieważ ja uwielbiałam czerwone, długie sukienki. I gdzie tylko mogłam, nosiłam czerwone, długie sukienki. Nawet do tego stopnia, że. Gdy w liceum ekonomicznym zdawaliśmy maturę, już wiedziałam, że dobrze, już ten egzamin jest za nami, no i wieczorem będą wyniki. To mieliśmy te kilka godzin, prawda, że można było pojechać do domu, można było coś zjeść, można się było przebrać i później wrócić na ogłoszenie wyników, bo ogłoszenie były tam gdzieś po południu czy wieczorem. I no ja oczywiście pojechałam do domu i pierwsze co to zrzuciłam te czarne ubrania, tą białą bluzkę z czarnym, z czarnym ubraniem naturalnym i pierwsze co to prysznic i czerwona sukienka. No i przyjeżdżam w tej czerwonej sukience. Autobusem z powrotem do, do liceum. Patrzę, a wszyscy na biało-czarno. Jak mnie zobaczyła moja yy, przewodnicząca naszej klasy? mówi tak: Mario, coś ty oszalała! Co ty to ubrałaś? Ja mówię: No jak to co ubrałam? No przebrałam się, no a, a co? A co? <noise> jak to niech na czerwono zwariowałaś? Ogłoszenie wyników mamy być wszyscy na, na biało na na biało-czarno ja mówię, wiesz co, cały dzień, już cały tydzień stajemy maturę i cały czas jesteśmy tylko na biało-czarno, biało-czarno, już mam dosyć tego biało-czarnego. Ona mówi, coś ty to mnie się oberwie, bo jestem przewodniczącą naszej klasy. Natychmiast chodź do toalety, ja mam jeszcze jakąś spódnicę, tam zwołała wszystkie dziewczyny i mówi tak, słuchajcie, dziewczyny, słuchaj, ty masz białą bluzkę, masz wysoką marynarkę, to zapnij marynarkę wysoko, dawaj tą białą bluzkę, Marii No i tak mnie poprzebierały, także ja miałam ogłoszenie wyników maturalnych. Wszystko, co miałam na sobie, z wyjątkiem majtek, miałam owce, zaczynając od butów, zaczynając od rajstop, kończąc na, na spódnicy, marynarce i bluzce. I ogłoszenie wyników, tak jakby Ksenia to wtedy czuła, bo ogłoszenie wyników, no i oczywiście, no to ja sobie stanęłam tam w ostatnim rzędzie, prawda? No, te, teraz to będzie trwało. No, teraz te wszystkie prymusy wywoływać i, i, i na końcu pewnie mnie. Tutaj pierwszy prymus, Maria. Najlepszy wynik na, z egzaminu maturalnego zdała Maria. Bardzo prosimy o klaski. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe. No, i w tym pożyczonych butach, w pożyczonym ubraniu trzeba było wystąpić. Tak, dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję. Gdzie ja? Jako pierwsza miałam być ostatnia. Ostatni będą pierwszymi. Dobrze, idziemy dalej, jeszcze dwa fakty. Szesnasty fakt z mojego życia, że ja moje urodziny zawsze obchodziłam minimum tydzień. Ale nie tak, jak się obchodzi polskie wesela, tylko obchodziłam urodziny, dlatego zawsze minimum tydzień, ponieważ jako specyficzna istota tutaj na Ziemi również miałam zawsze bardzo specyficznych przyjaciół i przyjaciółki. I jak to indywidualiści. Często moje przyjaciółki nie lubiały się między sobą. Dlatego z jedną musiałam obejść moje urodziny w poniedziałek, z drugą we wtorek, z trzecią w środę itd., tak itd., tak ponieważ nie mogły się spotkać razem, bo by się zaraz, brzydko mówiąc, pożarły. Dlatego moje urodziny zawsze trwały minimum tydzień. I ostatni fakt z mojego życia, to chyba najpiękniejsze z tych wszystkich. To to, że mój przewodnik zawsze nade mną czuwał i jako zawsze czułam. Jako nastolatka często chodziłam po górach, chodziłam sama po górach, chodziłam po różnych dziwnych ostępach, puszczach, kamieniołomach, wszystko mnie fascynowało. A jako dziecko molestowane. To z pewnością wiesz, że jeżeli raz coś takiego się przeżyje, to się ma takie piętno na swoim polu energetycznym. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak to usunąć. I jak się ma takie piętno na tym polu energetycznym, to automatycznie przeciąga się różnych psychopatów. I często było tak, że yy, mój przewodnik musiał mnie ostrzec, na przykład, Słuchaj, zejdź z drogi, schowaj się, schowaj się tutaj w lesie i czekaj. No, i tak y, ktoś by powiedział: No, zwariowała dziewczyna, idzie sobie tutaj leśnym szlakiem, idzie sobie dróżką, prawda? Y, a nagle wchodzi gdzieś w krzaki, y, no i siedzi w tych krzakach, ale zawsze, mój przewodnik miał zawsze rację. Jak siedziałam sobie w tych krzakach, nagle czuję mhm. Mm Zapach dymu z papierosów, i za chwilę jakiś samotny mężczyzna sobie na przykład tym szlakiem przechodził i nie wyglądał za bardzo na, na turystę, albo na jakiegoś atleta, który, który, który ćwiczy do maratonu. Także różne takie dziwne rzeczy się działy, i mój przewodnik mnie zawsze ostrzegał, ale kilka razy na przykład nie słuchałam. Raz byłam na urodzinach u mojej przyjaciółki i wracałam wieczorem i moja przyjaciółka mnie odprowadziła ale tak do połowy drogi. No ja później w tej połowie drogi wracam już było ciemno, oczywiście miałam wtedy 16 lat. No i idę i patrzę stoi samochód przy drodze zaparkowany w takim miejscu, to była dobra dzielnica, ale były różne różne dziwne sytuacje się działy wszędzie, jak wszędzie. I um, mówi tak, tutaj nikt nie ma takiego samochodu, to jest obcy samochód. I mój przewodnik mi wtedy powiedział, powiedział mi tak, słuchaj, wracaj do Ani e, i pójdziecie e, razem albo w, e, z bratem Ani e, i pójdziecie inną drogą. A ja, a gdzie tam co, tam nie będę teraz ani już głowy zawracać, cały dzień już jej głowę zawracam, a idę. No i dokładnie w tym samochodzie było dwóch mężczyzn. I gdybym nie miała takiej sprawności fizycznej i takiego, tak dobrze bym nie biegała, to nie wiem, jakby się to skończyło, ponieważ chcieli mnie wciągnąć do tego samochodu. Ale się wyrwałam i zaczęłam uciekać, i bardzo dobrze biegałam wtedy, bo ja biegałam po kilka kilometrów dziennie i, i naprawdę w takich ekstremalnych warunkach, też w zimie, i, i zawsze do mojej babci, czyli po górach. No i uciekłam. Do tego stopnia, że do samej bramki do mojego domu oni mnie ścigali, ale ja szybko przez płot, yy, przeskoczyłam przez płot i dopadłam do drzwi, zaczęłam dzwonić, a że moja mama zawsze miała bardzo donośny głos. Oni dopadli do bramki, ale się nie odważyli przejść przez płot, prawdopodobnie, bo się zapaliły wszystkie światła. I, i moja mama oczywiście z krzykiem: Co pali się, co tak dzwonisz, jak wariatka? <noise> no, ale udało się. Ale często było tak, że mój przewodnik mi na przykład mówił opowiadam ci już, że, że mój dom był za cmentarzem, czyli trzeba było przejść tą drogą koło cmentarza. Tam były takie pustkowia, te ruiny i takie, takie różne, różne miejsca, a gdy chodziłam do liceum, to mieliśmy zajęcia zawsze. Rano i wieczorem. I gdy mieliśmy zajęcia wieczorem, bo mieliśmy różne te tury zajęć, bo było za dużo, za dużo dzieci, dzieci, młodzieży prawdopodobnie w liceum na ten budynek, to czasami nawet wracałam o godzinie ósmej wieczorem autobusem do domu. No i później te 15 minut trzeba było przejść przez te pustkowia, czy pomiędzy różnymi, różnymi takimi miejscami. I mimo tego, że ja zawsze miałam ze sobą gaz, to często mój przewodnik mi powiedział tak na przykład, idź przez cmentarz. No i ktoś powiedział, jak to przez cmentarz? No przecież nie można iść przez cmentarz, przez cmentarz bardziej niebezpiecznie niż po drodze, a brew pozorom, na cmentarzu było bezpieczniej, bo nikt się w nocy nie odważył wchodzić na cmentarz, chyba, że jakieś tam e, grupy, które jakieś czarne msze odprawiały, ale to ich było widać z daleka. Także Czasami musiałam przejść przez cmentarz, bo mój przewodnik i powiedział, tam jest bezpieczniej niż akurat przechodzić na przykład koło tych ruin, czy przechodzić tam przez różne pustkowia. Także mojego przewodnika czułam zawsze, zawsze czułam, że, że mnie prowadzi, zawsze czułam, że mnie ostrzega. I tutaj nie chodzi mi o anioła stróża, bo to jest zupełnie inna energia. i Czasami było tak, że na przykład y, chciałam zrobić coś głupiego, albo coś, co by było niezdrowe, albo jakieś inne, i wtedy czułam, że on mnie obserwuje, i, i nie robiłam tego. Czyli tak mam właściwie do dzisiaj, że do dzisiaj, tylko że dzisiaj czuję go już typowo materialnie, ja już go typowo materialnie widzę i czuję, a wtedy tylko miałam wrażenie, że, że jest. Że mnie obserwuje, że mnie widzi, że mi mówi coś, doradza, ale ja go nie widziałam. A w tym momencie już widzę go typowo, materialnie. I to wszystkie 17 faktów z mojego życia. Jestem bardzo ciekawa, który cię najbardziej zaskoczył, który cię najbardziej rozśmieszył. Która historia może coś w tobie poruszyła, może coś podobnego wydarzyło się u ciebie? I bardzo proszę, zostaw chociażby malutki komentarz, chociażby serduszko, bo to jest dla mnie bardzo zawsze taki, taki dialog, prawda? Że, że tego wysłuchałeś, wysłuchałeś i że ci się podobało, albo ci się nie podobało, i, i co akurat chcesz do tego powiedzieć. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A teraz do zobaczenia, do usłyszenia, Mario Boccardi.